miło przebić się do drugiego. Niestety mnie bardzo kiepsko ktoś położył. No, w zasadzie się połączył. Razem z Solą i Marią próbujemy wypodróżować na trudniejsze miejsce tą krańkę. Mówimy jeszcze przed nami tamto. Trzeba uważać na to. Tutaj już jesteśmy w wyższych partiach tego podejścia do obozu drugiego. Jak tutaj Jacek powiedział, jedna z ekip powiesiła linę faktycznie, więc to jakoś tak nabraliśmy optymizmu, że nie tylko my będziemy tutaj działać. Natomiast tak jak powiedział, no były na przykład przerwy między tymi linami, co jest bardzo złą rzeczą, bo na przykład schodząc w niepogodzie możemy dojść do końca jednej liny i nawet jeśli to jest z raptem 10 metrów, to nie znajdziemy początku liny kolejnej i to jest niejednokrotnie przyczyną wypadków śmiertelnych. Tak samo jak to, że na przykład poprowadzone zostały liny terenem zagrożonym lawinowo. Tutaj u góry już my wieszamy liny. Znaleźliśmy po drodze tylko kawałeczek liny właśnie w tamtym miejscu, które były jeszcze z zimy, kiedy był podczas zimy poprzedzających ten nasz wyjazd. Wejścia pierwszego zimowego na Gaszerbym, a drugiego dokonali Denis Urubko i Simone Moro. To właśnie wyjście na takiego konia śnieżnego, widok na Gaszerbuma pierwszego. Zaraz stamtąd jest krótki zjazd, jeszcze jedna szczelina, do której czasami się wpada, no i już miejsce, gdzie stanąć ma dopiero my, jako pierwszy zakładany obóz drugi na Gaszerbumie drugim. Tutaj dzięki Jackowi w ogóle wiedziałyśmy, gdzie te obozy będą, bo tak naprawdę nikogo w tym momencie tam, prawda, w tym sezonie przed nami nie było. Także no, z jednej strony było to utrudnienie, ale z drugiej strony taka jakby większa samodzielność. Mogliśmy na tej górze, która ma opinię takiej zatłoczonej, gdzie się wchodzi po cudzych poręczówkach, no, problemu nie było, ani zatłoczenia, ani cudzych poręczówek nie było. Byliśmy tylko my i góra. Przypadły wtedy 21 urodziny Maszy, zostaliśmy na taki dzień aklimatyzacyjny. Po czym powrót do bazy na taką, powiedzmy, bardziej wypasioną imprezę. Taki tort przygotował nasz kucharz. To była najbardziej wypasiona z wypraw moich w życiu. No, z reguły to tak nie wygląda. Czasami w bazie jest głód, także proszę sobie nie wyrobić tutaj błędnego mniemania. No, była wyprawa na wypasie, była droga i sponsorzy też dopisali, nie ukrywam. Tu goście zaproszeni, Koreańczyk, Nepalczyk, także międzynarodowa ekipa. Masza w prezencie dostała Pepsi od każdego. Pepsi była takim symbolem luksusu. Obok jest baza wojskowa, bodajże najwyższa na świecie. Kilku żołnierzy siedzi w jakimś takiej śmierdzącej budzie wśród śmieci. No i oni sprzedawali tą Pepsi za jakieś ciężkie pieniądze. Nie wiem nawet jakie, bo ja sobie nigdy nie kupiłam. Pepsi będzie się kilkakrotnie przewijała w tej prezentacji jako właśnie element prestiżu społecznego. Kolejne wyjście po odpoczynku, znowu ta sama trasa zgodnie z zasadami aklimatyzacji, czyli chodzenie góra-dół, góra-dół. Jeszcze raz obóz pierwszy, jeszcze raz droga do obozu drugiego. W międzyczasie w tym obozie drugim zaroiło się od ludzi, no my oczekiwaliśmy, że trochę oni tych lin podciągną do góry, natomiast okazało się, że dopiero tego ostatniego dnia, kiedy my zmierzaliśmy już do drugiego obozu, no około 200 metrów udało się tych lin podciągnąć. Każdy ze schodzących przypisywał je ten dosłownie kawałeczek liny, bo to generalnie był teren łatwy, przypisywał sobie i mówił nam good luck, you're strong girls.
prawda? Jacek też jest very strong, wszyscy jesteście silni. Macie tutaj, ewentualnie zostawiamy wam nasze liny, powieście je do obozu trzeciego, powodzenia, my schodzimy do bazy. No i zostaliśmy znowu sami w tej roli takich przodowników pracy. Drogę do obozu trzeciego należało poprowadzić tutaj po lewej, między tymi skałami, a takimi delikatnymi pęknięciami, z tej perspektywy delikatnymi, które są w istocie pęknięciami lodowca, tam są seraki, no, gdzie są też momenty takie, które przy braku lin przedstawiają pewne trudności, nie jakieś duże, ale jednak wspinaczkowe. Częściowo jest to raczej kopanie się w śniegu, a częściowo właśnie już wymaga poręczowania. Oczywiście z dala omijamy tą środkową ścianę, którą pędzą bardzo duże lawiny, cały czas, praktycznie dzień i noc. Tutaj właśnie takie wzorcowe stanowiska Abałakowa, te 200 metrów wyżej, czyli na około 6600. No i jeszcze te 400 metrów trzeba doprowadzić lin, czy tam częściowo lin, częściowo bez lin, doprowadzić drogę do obozu trzeciego. Tu ja akurat asekuruję Jacka. Wieszamy te liny, ja akurat wieszam liny. Udało nam się tych lin powiesić około 200 metrów. Później stało się jednak zbyt lawiniasto, zawróciliśmy z zamiarem kontynuowania pracy kolejnego dnia. No, gdzieś tam w prognozach przewijało się, że może się załamać pogoda, ale maksymalnie na jeden dzień. Stało się jednak inaczej, to załamanie przedłużyło się do dni czterech. Tu właśnie głód czwartego dnia niepogody. Nie wiem, czy cokolwiek słychać, ale chyba to coś, co brzęczy, zagłusza. Słychać cokolwiek z tych filmów? Chyba coś szumi bardzo. W każdym razie to taki ośrodek nas dla ludzi z nadwagą, prawda, otwarliśmy. To oczywiście jest trochę tak dla jaj. Dzielimy się takim małym Milky Way'em w trójkę. To jest trochę taka, mówiąc kolokwialnie, głupawka, ale też tak jest, że w takich momentach, no, które jednak są trochę trudne, bo nie wiadomo tak naprawdę, czy i kiedy uda nam się stamtąd zejść, a jedzenie już zostało wyniesione wyżej, więc no, nie było rewelacji, chociaż to nie był nasz ostatni Milky Way, jakoś racjonalnie to jedzenie wyliczaliśmy. No to takie właśnie głupoty czasami pozwalają przetrwać takie trudne momenty i też bardzo integrują zespół. Aż do ostatniej kruszynki trzeba było zjeść. O ile jedzenie się kończyło, ale nie skończyło się całkiem, to skończył się całkowicie papier toaletowy. Na szczęście Masza miała książkę Lwa Tolstoja. Której te książki używała w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Właśnie mówi, dlaczego używała tej książki. Bardzo przepraszam za to autora. Tłumacząc, że nie miała innego wyjścia. Że więcej tak nie będzie. I że następnym razem weźmie Turgieniewa, czyli innego pisarza rosyjskiego. Mam nadzieję, że tutaj młodzieży, no jest trochę młodzieży, oczywiście nie namawiam do niszczenia książek, zawsze ten film jest trochę problematyczny podczas pokazów w szkołach, gdy pani od polskiego patrzą z takim oburzeniem, no ale niestety sytuacje ekstremalne rządzą się swoimi prawami. Dopiero piątego dnia udaje nam się wydostać, tutaj widać nasz namiot, a oprócz tego naszego marabuta, takie punkciki, to tyle zostało z około 7 namiotów, które tam były już rozbite. Nasz przetrwał dzięki odśnieżaniu regularnemu. Tamta część została tylko zasypana, część została na pewno połamana. My oczywiście się tam nie zapuszczaliśmy, jest zasada, że dopóki nie jest już jakoś bardzo, bardzo źle, to nie wolno tknąć czyichś zapasów jedzenia czy gazu. No ale odśnieżać namiotów też nie byliśmy w stanie, nie siedzieliśmy w naszym. Schodzimy do jedynki, tutaj koledzy wynieśli nam przygotowany przez Pakistańczyków, którzy już się trochę martwili i przygotowali nam jakieś tam jedzenie.
jakieś ziemniaczki. No i po takim skromnym posiłku, ja nawet byłam gotowa zostać w tej jedynce, gdzie w sumie mieliśmy dosyć jedzenia, natomiast Masza i Jacek stwierdzili, że jednak potrzebują się zregenerować i zejść do bazy, także jeszcze jedno zejście. No w międzyczasie te inne ekipy, które sobie odpoczyły na dole, ruszają do góry. No i w czasie, kiedy my odpoczywamy, no mimo że tutaj wszyscy nam życzyli, zwłaszcza ekipy pakistańskie, prawda, z bazy, żebyśmy to my byli tym pierwszymi na szczycie, no bo około 70% prac na górze wykonaliśmy w trójkę. No to jednak 13, to co ciekawe, 13 lipca miało miejsce jako pierwsze w kolejności wejście na Gaszpima pierwszego w tamtym sezonie, a dopiero drugie odwrotnie, bo z reguły najpierw ludzie wchodzą w sezonie na G2, później na jedynkę, a 14 pierwsze wejście na Gaszpima drugiego i to było około 3, 4 lub 5 osób, tak naprawdę nie wiadomo, bo są też kontrowersje, kto był, a kto, mówiąc brzydko, ściemnił. Po tym odpoczynku, jak wspomniałam, ruszamy jeszcze raz do góry. Tym razem nie tylko my, ale już nie jesteśmy sami, już zdecydowanie więcej osób zmierza do góry. No jeszcze czeka nas oczekiwanie na pogodę w tej jedynce, kiedy pogoda w końcu się poprawia. Motywujemy się wąchając Pepsi. Jacek miał jedną butelkę, która była przeznaczona na poszczycie. Także taki oto motywator. No i ruszamy wyrywać liny jako też pierwszy zespół do obozu drugiego. A to taką przykrą niespodziankę zastajemy właśnie w tejże dwójce. Cały obóz zamieniony w jedno wielkie śmietnisko. Po wyprawie, no nie będę mówić takiego kraju, ale takiego względem, który leży od nas na zachód. I względem którego my mamy kompleksy, na zachód i trochę na południe. Kompleksy, że oni mają taki prawda, porządek, kwiatuszki eleganckie na balkonikach, a my jesteśmy tacy mówiąc brzydko, syfiarze. Może to jest trochę tak, że jak ktoś za krótko jest trzymany u siebie, to się, kiedy jedzie do Azji, to wychodzi z niego jego druga natura. Natomiast to, co ludzie z zachodu, to właśnie ci zamożni, którzy mają wszystkiego potąd, którzy mają tych tragarzy wysokościowych, często są to klienci komercyjni, co oni zostawiają tam, to tak naprawdę jakieś tam śmiecenie, nie wiem, w byłym Związku Radzieckim, że tam ludzie rzucają papierki na ulicy, czy gdzieś wywalają śmieci do rowu, to jest po prostu nic w porównaniu z tym, co się tam dzieje, to ze strony ludzi, którzy szczycą się taką wysoką świadomością ekologiczną. Tam była akcja ratunkowa, sprowadzono jednego z tych klientów na tlenie, co poniekąd usprawiedliwia porzucenie tych śmieci, ale później, ponieważ to była bogata wyprawa, wysłali tragarzy wysokościowych, którzy naprawdę dużo zapłacili. Nie jeden z nas chciałby tyle zarabiać, i oni przyszli znieść cały ich drogi sprzęt, natomiast śmieci zostawili. Myśmy to gdzieś tam zgłosili, ale szczerze nie przypuszczam, żeby ta wyprawa, podobnie jak inne, poniosła jakiekolwiek tego konsekwencje. Także kolejny właśnie taki minus, kolejna taka rzecz, która mnie jakoś tam zniechęciła do takich właśnie dużych wypraw masowych, czy nie dużych wypraw, ale działania gdzieś tam w miejscach, gdzie jest dużo ludzi, gdzie są komercyjne grupy i gdzie taki tłum, wśród którego jest wiele osób, które się tam w ogóle nie powinny znaleźć, się przewija. Ruszamy do góry. W tym naszym tłumie tutaj aż ponad 30 osób, też wśród nich nie wszyscy się tam powinni znaleźć, zdecydowanie. Docieramy do trzeciego obozu. Teoretycznie powinno być tak, że myśmy powinni zaliczyć noc podczas poprzedniego wyjścia na tych 7 tysiącach i zejść i dopiero za czwartym wyjściem atakować szczyt. Natomiast no, nie miałoby sensu jeszcze raz wychodzić, spać na 7, schodzić i jeszcze kolejne, piąte wyjście zaliczyć, bo może mielibyśmy lepszą aklimatyzację, ale za to no, zmęczenie organizmu też dałoby się te znaki, więc ponieważ wszyscy czuli się dobrze z tego naszego trzyosobowego tak naprawdę zespołu, w którym gdzieś tam częściowo działaliśmy, no to stwierdziliśmy, że idziemy już do szczytu. No i podobnie też stwierdziła właśnie dosyć liczna grupa, także około 30 osób ruszyło do góry, pobudka około 12 i o 2 w nocy start. W większej części odbywa się to wyjście szczytowe w nocy, natomiast
to, co się tam działo, to też zasługiwało na osobny w ogóle opis, bo tam też było, jak wspomniałam, część osób, które tam chyba nie powinny się znaleźć. Jakieś poszukiwanie lin, ale nie ma lin, bo myśmy ich tu nie powiesili. To znajdźcie się tam stare, bo Jacek tu już był, to on zna, no to szukamy tych lin. Wychodzi jakiś taki kłak starej liny, no ale to dajcie, no jeden człowiek przejdzie, jeden człowiek, jedna lina. Nie wiadomo, ile ta lina jest warta, ile lat tu wisi, czy u góry nie, czy o kamień. Przecież to się przeciera. Jakby taka tak zwana gorączka szczytu, czyli takie właśnie psychologiczne zaangażowanie tak duże w ten szczyt, już tyle w to włożyłam, że teraz już plę do, za wszelką cenę do szczytu wbrew rozsądkowi, no i też jakby niewielka wiedza co po niektórych o zagrożeniach górskich, to sprzyja, co się tam działo, myśmy momentami wolały się tych linii starych w ogóle nie łapać, ewentualnie łapać tylko rękami, a nie wpinać tym przeżonym do podchodzenia, jakby to się urwało pod 15 nieświadomymi z uśmiechem podciągającymi się na tym gośćmi sporej wagi, no to, to byłaby tragedia już od razu na dużą skalę. Także na szczęście się udało wszystko bez jakichś dramatów. Mijamy ten upiorny obóz, czwarty trawers pod tą skalną piramidą i dopiero na ostatnich 200 metrach dostajemy w twarz tym jet streamem, czyli takim silnym wiatrem himalajskim, czy karakorumskim, jakby to powiedzieć. Czy wiatrem, który po prostu daje się odczuć. On wieje na pewnych wysokościach z dużą siłą i daje się odczuć, zwłaszcza na tych najwyższych szczytach świata. No tak w takim odczuciu, to mówiąc kolokwialnie, urywa łeb. Trzeba było iść na tak zwaną glizdę, czyli pełznąć tak, żeby w miarę nie odrywać żadnej części ciała od podłoża, bo cięło takimi kawałkami lodu. Także no też nie jest to taka zawsze łatwa góra, ten Gaszer był drugi. Poza tym ostatni odcinek też jest lodowy i właśnie stamtąd Jacek musiał się wycofać. Stąd był blisko szczytu, ale nie na szczycie. Jak widać, pogoda taka sobie niespecjalna. Ten filmik też ilustruje to, jak człowiek się porusza, jak na tych już 8 tysiącach, jak taka trochę mucha w smole. To już jest film kręcony przeze mnie ze szczytu. Idzie Jacek, te ostatnie metry pokonuje. No i wreszcie jesteśmy na szczycie. Zdjęcia szczytowe tu po tej skałce, każdy specjalista pozna, że to rzeczywiście jest Gaszer Grunt drugi. To jest oczywiście bardzo ważne, żeby to zdjęcie mieć i żeby było widać, że jest się na szczycie dzisiaj w czasach różnych takich przekrętów. Bo takie zdjęcie na upartego można by zrobić, nie wiem, na Śnieżce albo na Babiej Górze. Tuż za nami, tak naprawdę jeszcze marsza gdzieś tam z tyłu docierała na ten szczyt, weszła na szczyt taka Iranka, Laila Esfandiari. Ona była taką feministką, która przez swoją działalność górską chciała pokazać, że, no, że kobiety w Iranie też mogą do czegoś ambitnego dojść. Natomiast czy to z braku talentu, czy z braku możliwości szkolenia w swoim kraju, no ona była jednak totalnie nieprzygotowana do samodzielnej działalności górskiej. Chodziła z takim tragarzem wysokościowym, który nosił wszystko. Ona miała taki plecaczek jak dzieci do szkoły. No i chciał, że ten tragarz, no, który jednak był tragarzem wysokościowym, ale po prostu chłopakiem gdzieś tam z wioski, lekko poduczonym. I tak jej chciał pomóc, że jej już też czekam. No i ona schodząc w prawo, nie wiadomo za bardzo, co się stało, bo nie było zbyt wiele widać. Była na filmiku widoczna tam zawierucha, jaka wtedy trwała. Natomiast ja w pewnym momencie usłyszałam tylko krzyk, nawet myślałam, że to marsza spadła. Później dopiero się tam właśnie, kiedy zaczęliśmy schodzić, rozstąpiła jakaś tam postać. Ktoś idzie, szuka, ktoś tam leży na samym dole. No i niestety okazało się, że ona prawdopodobnie gdzieś tam ten gość jej chciał podać ten czekan. Ona zakończyła zjazd, po takim zasadzie taki sznurek był tylko do przetrzymania się i gdzieś tam, czy się potknęła, nie wiadomo co. Faktem jest, że spadła, od razu zaczęła koziołkować. No wiadomo, że jak człowiek nie wyhamuje od razu, co przy braku czekana w ręce, no raczej nie jest możliwe. No i niestety ona zginęła na miejscu, gdzieś tam tylko widzieliśmy ślad, prawda, że było ciągnięte ciało, no i niestety to ciało pozostawili jej towarzysze Irańczycy i Pakistańczyk na trawersie, nie byli w stanie go ciągnąć dalej. Deklarowali się, że oczywiście zrobią pogrzeb w szczelinie na drugi dzień, bo to jest w ich religii bardzo ważne. No później, brzydko mówiąc, to olali.
stwierdzili, że idą na gastronomię pierwszego. Dopiero spotkaliśmy ich podczas zejścia z obozu trzeciego. Ku naszemu zaskoczeniu oznajmili, że idą na G1. Także dosyć no, duża była afera też w Iranie i gromy na nich poleciały, no i chyba słusznie. W obozie trzecim jeszcze jedna przygoda, mianowicie kiedy się już pakowałyśmy rano,